Na koniec podsumowanie naszej wizyty w Książu. Główne wydanie faktów nadaliśmy właśnie z sali Maksymiliana, która tonie w kwiatach. Festiwal kwiatów i sztuki odwiedziło ponad 3000 osób. Dziś z bliska można było zobaczyć naszą pracę. Katarzyna Sudnik. Zanim o godzinie 18.30 Agata Dzikowska przywitała Państwa z Zamku Książ, kilka godzin wcześniej przyjechał tu nasz wóz satelitarny i operatorzy, dźwiękowcy, oświetleniowcy, realizatorzy dźwięku i wizji. Próbujemy teraz właśnie znaleźć wnętrze dla naszej prowadzącej, żeby można było pokazać nie tylko sam przedstawić wiadomości, informacje nasze, ale żeby też właśnie pokazać trochę wnętrza, gdzie się to znajduje, jak to wygląda. Przygotowaliśmy dwa mini studia na rozmowę faktów, którą poprowadził Paweł Wilk i na same fakty. Nasi prowadzący lubią takie wyzwania. Wyjście ze studia to zawsze jest ogromna przyjemność, ale też wyzwanie dla nas. Wszystko się udało, a my już wiemy. Zaskoczymy Państwa jeszcze nie raz. Takich faktów wyjazdowych na pewno będzie więcej. Chcę jak najczęściej wychodzić ze studia telewizyjnego, pojawiać się w tych miejscach, gdzie dzieje się coś interesującego. Nieoficjalnie mogę już potwierdzić, że w tym roku jeszcze kilka razy ze studia wyjdziemy, ale szczegóły to pewnie dopiero wkrótce. Okolice tonącą w zieleni mogliśmy pokazać dzięki kamerze zainstalowanej na kilkunastometrowym ramieniu. Próbujemy troszkę przeformułować cały festiwal kwiatów. On już dojrzał na tyle, że myślę, że powinien się rozwijać dalej. I to jest jeden z tych elementów, które rozwijamy. Myślę, że nowe stoiska, nowi artyści, nowi floryści i fakty. Ja mam nadzieję, że nowe, ale że będziemy kontynuować tą rzecz w przyszłym roku. Dziś pierwszy dzień festiwalu kwiatów w Książu po raz pierwszy potrwa aż 6 dni, do 3 maja. A my serdecznie polecamy. Fakty, Katarzyna Sudnik.